Witam wszystkich. Ja, das Ziel war, eine Runde weiterzukommen. Ich denke, wir haben heute auch verdient gewonnen und sind auch verdient jetzt eine Runde weiter. Golem, naszym celem było przejść jedną rundę dalej i myślimy, że jesteśmy zasłużeni jedną rundę dalej. Desto länger das Spiel stattfand, desto schwerer wurde der Platz zu bespielen und ich kann meiner Mannschaft gratulieren. Sie haben versucht, trotz der Platzverhältnisse Fußball zu spielen, Ball gut laufen zu lassen. Es hat nicht immer alles funktioniert, aber ich bin, wie gesagt, alles in allem zufrieden. Im dłużej mecz trwał, tym coraz trudniej by boisko było do grania i mieliśmy tutaj problemy, ale było ale z czasem to też było widać, że było u nas coraz, że było coraz lepiej. Wir waren uns bewusst, dass es ein hartes und schweres Spiel für uns sein wird und wir haben den Kampf und den Fight angenommen von Anfang an. Widzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, bardzo twardy mecz, ale przyjęliśmy tą walkę. Ja, und jetzt gilt es wieder Kräfte zu sammeln und dann das nächste schwere Auswärtsspiel am Sonntag gegen Jagiellonia so aufzutreten, wie wir uns das vorstellen. Teraz najważniejsze jest zbierać siły na niedzielny mecz z Jagiellonią, żeby tam otrzymać optymalny wynik. Ich wünsche euch alles Beste für den weiteren Verlauf der Runde, dass ihr eure Ziele erreicht. I życzę trener Stali Rzeszów wszystko najlepsze na następną rundę. Vielen Dank. Proszę o pytania Państwa, jeżeli są. Dzień dobry, Mateusz Marszyło, Polskie Radio Rzeszów. Panie trenerze, pierwsza połowa bardzo wyrównana. Zaskoczyła Pana dobra gra Stali Rzeszów w tej pierwszej połowie? Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen. Hat es Sie überrascht, dass Stal Rzeszów so stark war? Nein, wir haben Sie beobachtet. Wir wussten, dass es eine gute Mannschaft ist. Nie, oglądaliśmy Stal Rzeszów i przyjrzeliśmy się dokładnie i wiedzieliśmy, że to jest bardzo silna drużyna. Jest Pokalspiel, Sie spielen zu Hause und natürlich war sicherlich auch Ihr Anspruch, heute gegen Pogon ein gutes Spiel zu zeigen und möglichst mit einem guten Ergebnis die nächste Runde zu erreichen. I Stal Rzeszów miała cel, widać było, że miała cel, żeby następną rundę przejść do następnej rundy. Deswegen habe ich gesagt, dass wir den Kampf von Anfang an angenommen haben, weil wir uns dessen bewusst waren, dass es hier nicht nur über spielerische Mittel funktionieren wird, sondern auch über eine kompakte und kämpferische Teamleistung. I wiedzieliśmy, że tylko, nie tylko metoda dry, ale, gry, ale tylko też czysta walka będzie się tutaj liczyła o to, żeby przejść do dalej. Ja, ich denke, zweite Halbzeit haben das Spiel klar dominiert. Wie gesagt, ich hätte mir sicherlich nach der Führung noch das 2-0 gewünscht. Und dann hätten wir sicherlich etwas ruhigere Minuten gehabt, aber auch so geht in Ordnung. Po drugiej połowie mieliśmy klarowną dominację i po 1-0 strzelonym chcieliśmy bardzo chętnie tą drugą bramkę strzelić, żebyśmy mieli trochę więcej spokoju. Gratulujemy Pogoni awansu do kolejnej rundy. Chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać. Myślę, że pierwsza połowa to pokazała. To był chyba najlepszy futbol, patrząc na ten nawet drugoligowy w tej rundzie. To był chyba nasz najlepszy futbol, też pamiętając, z kim się mierzyliśmy, z kim mogliśmy podjąć równorzędną walkę i grać naprawdę bardzo, bardzo dobrze do przerwy. Natomiast po przerwie zespołem lepszym to zdecydowanie była Pogoń. Zasłużenie po prostu odniosła, bo ma po prostu większą jakość, jest liderem Ekstraklasy i widać, że to nie był przypadek. Tym bardziej, jeśli z ławki wchodzi Kożul czy Buksa, zawodnicy, którzy na co dzień grają i ciągną tą grę w Ekstraklasie, to też mówi samo za siebie. Nie możemy się wstydzić tego meczu, bo przegraliśmy z niebyle kim, ale chcemy też w najbliższym czasie po prostu zregenerować siły, zapomnieć o tym pucharze, bo ten puchar to była piękna przygoda. Piękna przygoda, bo trafiliśmy na zespół, o którym marzyliśmy. Powiedziałem w szatni, że jeszcze rok temu musiałem motywować zawodników przed meczem pucharowym w Rakszawie, gdzie boisko nie nadawało się do gry, a trzeba było wyjść i po prostu wygrać. To była droga
i dzisiaj Pogoń Szczecin była jakby konsekwencją tej drogi, a dzisiaj nie trzeba było motywować moich piłkarzy, bo po prostu na taki mecz to była nagroda, myślę, za ich kilkunastomiesięczną ciężką pracę i za to, że wtedy w Rakszawie i w kolejnych rundach potrafiliśmy wygrywać te mecze i dojść do takiego momentu. Dla nas najważniejsza jest liga. My skupiamy swoje siły i uwagę tylko i wyłącznie na ligę. To było coś pięknego, zmierzyć się z tym zespołem i ta radość 5 tygodni temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że trafiliśmy na Pogoń, była niekłamana po prostu. Naprawdę to była radość i taki mecz też pokazał nam, gdzie mamy największe braki i z czym musimy się też zmierzyć pewnie w najbliższych tygodniach. Ale zanim te najbliższe tygodnie, to lizanie ran, przygotowanie do niedzielnego meczu i przede wszystkim najważniejsze, żeby zwyciężać w lidze. Dziękuję. Trenerze, bardzo proszę o pytanie. Ja też wspomniał Pan, że ten mecz pokazał Wam, gdzie macie największe braki. Dzisiaj były takie trzy momenty, gdzie zespół Pogoni, to rzadko kiedy w naszej lidze się to zdarza, do tej pory nikt nas tak nie zdominował, żeby w tak dłuższym okresie. I wtedy trzeba utrzymać tą koncentrację przez całe, czasami 5 minut. Byliśmy czasem na własnym polu karnym przez 2-3-4 minuty. Czasem to było tak, że to była jedna, druga, trzecia akcja i utrzymanie tej koncentracji i taka konsekwencja, żeby za każdym razem robić powtarzalne rzeczy, no, momentami nam tego zabrakło. Być może ta jakość piłkarska była za duża na nas na dzisiaj, ale myślę, że mogliśmy w paru momentach trochę lepiej się zachować. Chodziło przede wszystkim o takie wyjście do zawodnika, właśnie ten pierwsza połowa, już taki był moment, że oddali strzał na bramkę, sędzia nie uznał, bo był chyba spalony. A mówiliśmy też o tym w przerwie, żeby za każdym razem konsekwentnie wyskakiwać do tego zawodnika i z tego centrum spychać, a tu nam trochę tego zabrakło. Trochę w bocznych sektorach, w drugiej połowie szczególnie, bo w pierwszej się organizowaliśmy bardzo dobrze, zabrakło nam takich jeszcze płynniejszych tych przejść, takich w obronie, żebyśmy się obronili przed tym. To nie jest łatwe, bo my też stosujemy te rotacje i wiemy, że przeciwnika, jak się zrobi tą drugą, trzecią rotację, to naprawdę jest ciężko później to połapać i przechwycić. Ale mówimy o drugiej połowie, bo pierwsza połowa niczego nie obnażyła tak naprawdę wielkiego, bo graliśmy naprawdę świetny futbol i byłem zadowolony bardzo. I myślę, że chyba wszyscy byli zadowoleni poziomem tego spotkania i naszym poziomem do przerwy. No po przerwie był jeden zespół i Pogoń wygrała po prostu zasłużeniem, nie ma co się oszukiwać.